cudzoziemcy ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą mają w Polsce prawo do pracy na takich samych zasadach jak obywatele Polski. Nie muszą mieć dodatkowego zezwolenia, żeby pracować. Ale znalezienie pracy w Polsce jest trudne, dlatego warto dobrze się przygotować do jej szukania, a także dbać o pracę, gdy się ją dostanie. Mam stałą pracę, praca kierowcy autobusu miejskiego. Szukałem właśnie pracy, rozpoczynając praktycznie od samego początku mojego pobytu tutaj w Polsce. I dowiedziałem się o możliwości uczestnictwa w kursie przygotowującym do wykonania takiej pracy, tego zawodu. Właśnie skorzystałem z tej możliwości, no, teraz pracuję. Najważniejsze jest uczyć się polskiego, bo jeżeli obcokrajowiec w Polsce nie zna języka polskiego, to życie będzie trudne. Tylko uczysz polski. Uczysz polski, naprawdę. Najpierw, tak. And be yourself. Be yourself. Pierwszym krokiem byłoby uświadomienie sobie, że poszukiwanie pracy jest procesem, czyli trwa w czasie i powinno być rozłożone w czasie. Fundacje pracują mediatorzy kulturowi i mentorzy, którzy w językach, zaczynając od polskiego, czeczeński, rosyjski, ukraiński, francuski, arabski i gruziński, potrafią w tych językach udzielić wszelkich informacji i konsultacji. Znajdujemy się w Biurze Polskiej Akcji Humanitarnej, a dokładnie w Centrum Pomocy Uchodźcom i Repatriantom. Pomagamy nie tylko tym dwóm grupom, ale też cudzoziemcom, wszystkim objętym ochroną na terenie Polski oraz tym, którzy o tą ochronę się starają. Fundacja Ocalenie i Polska Akcja Humanitarna to dwie z wielu organizacji pozarządowych, które pomagają cudzoziemcom w poszukiwaniu pracy. Spis takich organizacji można znaleźć na przykład w Centrum Pomocy Rodzinie lub na stronie Polskiego Forum Migracyjnego www.forummigracyjne.org. Już zaczynałem już uczyć się języka polskiego i zacząłem już trochę zrozumieć polski język, czytać polski język. Szukałem przy gazetach o pracy. Szukałem pracy i też mój przyjaciel, znajomy mnie znalazł pracę u Polaka i pracowałem z Polakami sami. Jest szereg metod poszukiwania pracy i żadna z nich nie jest idealna i najlepsza. Wszystkie są dobre, wszystkie trzeba stosować razem. Pracy można szukać bezpośrednio u pracodawcy, przez znajomych, przez internet, w gazetach, przez Agencję Doradztwa Personalnego, w Urzędzie Pracy. A, zażyłam ja ankietę przez internet, tak? Tak, do pracy przez internet i na drugi dzień już miałam dzwonek, tak? Wtorek już zadzwonili, na środę ja poszła na rozmowę. Trzeba szukać pracy, ale praca legalna. Trzeba rejestrować w różne urzędy, na przykład w Urząd Pracy. Tam też można znaleźć pracę, bo są tam też oferty pracy. W Urzędzie Pracy mogą zarejestrować się osoby, które nie są zatrudnione, ani nie prowadzą własnej działalności gospodarczej. Chcą podjąć pracę i ukończyły 18 lat. A osoba, która chce się zarejestrować jako osoba bezrobotna, przychodzi do urzędu, wypełnia kartę rejestracyjną, wpisując tutaj wszystkie swoje dane. Żeby zarejestrować się w Urzędzie Pracy, trzeba mieć kartę pobytu i numer PESEL. Osoba, która nie jest nigdzie zameldowana, musi napisać oświadczenie, że mieszka na terenie danej gminy. Zarejestrowanym osobom Urząd Pracy pomaga znaleźć pracę, udziela porad w sprawie szukania pracy, finansuje szkolenia. Są też specjalne dotacje finansowe dla tych,
którzy otwierają własną firmę. Zapraszam przede wszystkim na spotkanie z doradcą zawodowym. Warto w Urzędzie Pracy odnaleźć takiego doradcę, umówić się z nim na spotkanie, na którym osoba zainteresowana może prześledzić cały proces poszukiwania pracy. Doradca zawodowy może pomóc w pisaniu dokumentów potrzebnych przy szukaniu pracy, życiorysu, czyli CV, oraz listu motywacyjnego. Każde CV składa się z kilku części. To jest część o danych osobowych, o danych kontaktowych takiej osoby, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, gdzie, kiedy, na jakich stanowiskach się pracowało, z opisem obowiązków na tych stanowiskach, umiejętności językowe, komputerowe, jakie były kursy, jakie były szkolenia. Jeżeli nie wiadomo, jak napisać CV, ktoś po prostu tego nie umie, bo nigdy tego nie robił. Po pierwsze, takie informacje można znaleźć praktycznie na wszystkich portalach, gdzie są oferty pracy. Tam jest to bardzo dobrze opisane, w jaki sposób, w jakiej kolejności napisać CV. Wiele organizacji pozarządowych pomaga cudzoziemcom napisać CV. Ten dokument jest bardzo potrzebny, pokazuje pracodawcy, kim jest osoba, która szuka pracy. Dla cudzoziemca ważne jest, aby na początku zdobywać doświadczenia, dostać pracę nawet poniżej swoich umiejętności. To pozwala zobaczyć, jak pracuje się w Polsce, jakie są zwyczaje, nawiązywać nowe kontakty i później poszukać lepszej pracy, takiej, która komuś bardziej odpowiada. Szukałam pracy wszędzie. No w różnych branżach. Bo my rozumieliśmy, że zaczynać trzeba z czegoś zaczynać. Byłam zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną do działu serwisu. Tak naprawdę ta rozmowa decyduje o tym, czy cudzoziemiec będzie zatrudniony w naszej firmie. Firma nasza powstała w 1973 roku i od początku zajmuje się transportem. Zatrudniając cudzoziemców, przede wszystkim zwracamy uwagę na kartę stałego pobytu, pozwolenie na pracę oraz na znajomość języka polskiego. Najwięcej pracowników zatrudniamy spośród tych osób, które się zgłaszają sami osobiście do naszej firmy lub z ogłoszeń, które się ukazują w gazetach, w internecie. Bardzo dużo uwagi zwraca się również na to, czy ktoś jest zmotywowany do pracy, czy zależy mu w ogóle na pracy, czy zależy mu tylko wyłącznie na pieniądzach. Na pewno będzie sprawdzał, czy ktoś jest ze sobą kłótliwo, niekłótliwo, czy umie pracować z zespołem, czy się dogada z tym zespołem. To są informacje na pewno bardzo ważne dla pracodawcy, dlatego warto pokazywać się z jak najlepszej strony, jako osoba, która po prostu chce pracować i bardzo na tej konkretnej pracy w tej właśnie firmie zależy. I myślę, że dzięki tej pracy i temu, że pracuję tu już prawie rok, moje możliwości na rynku pracy są większe, bo to zdobyte doświadczenie zawsze się może przydać. Jest wiele rodzajów umów o pracę. Niektóre z nich, większość z nich gwarantuje ubezpieczenie. To są umowy o pracę na czas określony, na czas nieokreślony, umowa zlecenie. Jest również umowa o dzieło, ale umowa o dzieło nie gwarantuje ubezpieczenia. I warto o tym pamiętać, warto dopytać pracodawcę, w jakiej formie będzie zatrudnienie i warto na pewno pamiętać o tym, że podpisując umowę, jeden egzemplarz tej umowy zawsze jest dla nas. Warto się też upewnić, rozmawiając z pracodawcą, czy rozmawiamy o kwocie netto, czy o kwocie brutto. Kwota netto to jest ta kwota, która wpływa na konto albo dostajemy ją do ręki. Kwota brutto to jest ta kwota, którą zarabiamy, która jest wpisana na umowie. Warto pamiętać, że pracownik ma możliwość szukać pomocy, jeśli pracodawca go oszuka, na przykład nie wypłaci ustalonego wynagrodzenia. Nawet ludzie, którzy pracują w Polsce nielegalnie, mogą dochodzić swoich praw, gdy są oszukani. Pomocy w tej sprawie można szukać w organizacjach pozarządowych. W swoim kraju prowadziłem działalność gospodarczą i chciałbym też robić tu w Polsce też samo. Osoby zainteresowane otwarciem działalności gospodarczej zachęcamy do ukończenia szkolenia ABC działalności gospodarczej. Jest to szkolenie, które ma przygotować do prowadzenia tej działalności od takiej strony formalnej.
teraz pracuję na swoje konto i jestem bardzo zadowolony. Mogę zmienić może też, ale i na lepsze zawsze trzeba. Chciałem, żeby ludzie, którzy przyjeżdżają, uczyli język. Żeby nie myśląc, że a po co mi język, bo jest bardzo potrzebny. Żeby załatwić wszystkie sprawy pracy, ubezpieczenia, znaczy służb zdrowia i tak dalej, i tak dalej.